Cześć, Piotr Gumerek, HDTV Polska. Słuchajcie, przechadzałem się dzisiaj po markecie z elektroniką, bo badałem jeszcze jeden telewizor, chciałem coś sprawdzić i oto co znalazłem koło niego w koszu z filmami. Okazuje się, że w końcu w polskiej dystrybucji pojawił się pierwszy film na nośniku Ultra HD Blu-ray. Dostarczył nam go dystrybutor Galapagos, trochę po cichaczu, jak zawsze. Mało reklamy, nikt nic nie wie, ale kto przechadza się często po marketach, to od razu takie rzeczy wychwyci. Padło na Batman kontra Superman Świt Sprawiedliwości, wersja Ultimate Edition, czyli rozszerzona. Mamy tutaj film rozszerzony względem wersji kinowej o 30 minut. Tego można było się spodziewać, dlatego że ten film też za granicą miał pojawić się z polskimi napisami, no i oczywiście trafił on też do Polski. No, śmieszna sytuacja, bo mamy połowę sierpnia 2016, a pierwsze odtwarzacze trafiły od Samsunga i Panasonica już w maju tego roku. My testowaliśmy już je w marcu, w związku z tym trochę późno, ale fajnie, że jakiś film w końcu jest. Na razie jeden, ale mam nadzieję, że tych filmów będzie więcej. Patrząc na okładkę, właściwie niczym ona się nie różni od wersji zagranicznej, oprócz tego, że wszystko zostało spolszczone. Mamy tu oczywiście napis 4K Ultra HD. Mamy informację, że w środku znajduje się także zwykły Blu-ray, o czym zaraz powiem więcej. No i ta najważniejsza informacja, czyli informacja o HDR-ze i o kolorach. Jeżeli chodzi o HDR, mamy tu napisane prezentowane w HDR szeroka rozpiętość tonalna, natomiast o kolorach jest informacja żywsze i głębsze kolory. Myślę, że to chyba dwie osoby wymyślały, dlatego że o ile żywsze i głębsze kolory są jasne dla każdego, o tyle HDR szeroka rozpiętość tonalna, no myślę, że może być trochę to problematyczne dla takiego szarego człowieka z ulicy. Ale ja też na ten moment nie mogę nic wymyślić, więc w związku z tym myślę, że no tu może trzeba usiąść i jeszcze coś pomyśleć na ten temat, jak to prościej wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o drugą stronę, mamy tu informację o samym filmie i jest dokładnie wytłumaczone, co to znaczy Ultra HD Blu-ray. Aby w pełni korzystać z rozdzielczości 4K, wymagane są przede wszystkim oczywiście telewizor Ultra HD. Ale jak już wiecie, czytając nasz portal, Ultra HD to nie tylko sama rozdzielczość, czyli nie tylko 4K. 4K to jest dopiero wstęp, natomiast istotne jest to, że telewizor musi być w pełni Ultra HD, czyli wspierać zarówno HDR, jak i szeroką paletę barw. Jeżeli chodzi o HDR-a, to w naszych testach widzicie, że te telewizory różnie go obsługują. Jedne dają mniejszy efekt, drugie dają dużo większy. Natomiast kolory zazwyczaj są w tym roku już naprawdę, to pokrycie kolorów jest bardzo dobre. Więc tutaj myślę, że na każdym prawie telewizorze z tego roku to zobaczycie. Dalej mamy informację, że potrzebny jest odtwarzacz Ultra HD Blu-ray. Odtwarzaczy mamy w sumie trzy na ten moment na rynku. Jest Samsung, jest droższy Panasonic, bo lepiej wykonany. I mamy ostatnio, testowaliśmy Xbox One, czyli nową wersję SK, też z odtwarzaczem na pokładzie. Więc tutaj któryś z tych playerów musicie posiadać. I kabel HDMI wersja 2. Słuchajcie, co to znaczy wersja 2? Ja nie wiem. Mamy HDMI 2.0a, które jest potrzebne do HDR-a, przesyłania. Może to o to chodziło. Generalnie nie wiem, co to oznacza 2, natomiast możecie być pewni, że jeżeli macie kabel nawet taki sprzed 5 lat, to on na 99% powinien być ok. Mamy wiele takich kabli, testowaliśmy naprawdę dużo i większość tych kabli jest ok. Więc tu też się nie dajcie nabrać, jak na opakowaniu jest napisane, że to jest kabel HDMI 2.0a specjalnie do 4K, bo ten tańszy też powinien chodzić bez problemu. Jest też informacja o filmach, jakie są w środku, tak jak już mówiłem, są tu dwie wersje, zaraz zajrzymy do środka, to Wam pokażę. Natomiast mamy tutaj film na nośniku Ultra HD i on posiada polskie napisy, natomiast nie posiada polskiej ścieżki dźwiękowej, natomiast wersja na Blu-rayu posiada zarówno napisy, jak i ścieżkę Dolby Digital Polski Dubbing 5.1. Natomiast obie wersje na obu nośnikach posiadają wersję Dolby Atmos dźwięku, więc jeżeli macie dom czy mieszkanie i powiesiliście sobie więcej głośników, na przykład na suficie i macie odpowiedni amplituner, to z tego Dolby Atmos możecie skorzystać. Jest tu też certyfikat Ultra HD Premium. Też nie wiem, co on robi w sumie na płycie, ale tak się przyjęło, że można się lepiej poczuć. Jeżeli macie telewizor z tym certyfikatem, to na 101% będzie on kompatybilny z tą płytą i zobaczycie wszystkie walory, które daje właśnie nośnik Ultra HD.
Wersja rozszerzona 182 minuty, wersja kinowa 151, czyli te 30 minut. Widziałem już ten film, mam w rozszerzonej wersji. No, opinie są różne. W ogóle różne są opinie, tak, na temat tego filmu, już na forum chyba wszystko zostało powiedziane, już nie będę się nad nim znęcał, jednym się podoba, a drugim trochę mniej, ale powiem Wam, że te sceny trochę dodają, rozszerzają różne wątki, akcje, w związku z tym można będzie to ocenić. To co, zaglądamy jeszcze szybko do środka, pokażę Wam, co tam się znajduje i ja już lecę, słuchajcie, bo tutaj właśnie do testu przyjechał bardzo duży telewizor. Przeszło 80-calowy Samsung KS9000 i na nim właśnie będę oglądał ten film. Porównam go do projektora swojego, zobaczymy. 110 cali kontra 80, to już naprawdę są nieduże różnice. Ja Was w takim razie zapraszam do unboxingu innych filmów, bo już trochę tego testowaliśmy, też do testów odtwarzaczy Ultra HD Blu-ray. Na forum dyskutujcie, na kanał YouTube, na fanpage i trzymajcie się w takim razie. Cześć!